Dobra, witamy bardzo serdecznie, uwalniamy dzisiaj Barabasza, gramy sobie w Brain Show. Maksymilian, Marcin, Chudy, czyli Chaken oraz Barabasz, czyli ja. Co tu mamy? Będą te same minigry? O Jezu! Nie skacz, chłopie! To za początek! Co jest? Ej, jak teraz to zostanie zniszczone, no to... Wszystkim. Kto z was ma wiedzę, której nie pomieściłaby biblioteka aleksandryjska? Ja, nie. Ja, a na pewno ja. A używać swojej głowy co najwyżej do rozłupywania orzechów? Zaraz się przekonamy. Grają dziś z nami. Marcina przebija. Tak. No. Maksymilian. Ja dzień dobry, to ja. Witaj, Maksymilian. Stylowe okularki. Dobry. Na miejscu pozostałych już bym się zbierał do domu. Słyszycie? Marcin! Spokojnie, nikt nie zauważył tej jednej przegranej. No, może poza wszystkimi naszymi widzami. Chudy! Wyglądasz wspaniale. Masz uśmiech na twarzy, a to mi się ze zwycięstwem kojarzy. O, dziękuję, dziękuję. Barabasz. Cześć. Dobrze, że jestem tylko prowadzącym. Nie chciałbym z tobą konkurować. Nasz pan wow. No to ja let's go. Go. Zaczynamy zabawę. Startuje kto będzie wybierał? Chyba Barabasz. No chyba znowu od prawej. Też czujecie ten chill? Nie. Za dobre tak. Odpowiedzi otrzymujecie punkty. Za złe zgarniacie figę z makiem. Prościzna. Ej, lubię jak to figa z makiem smakuje. Koreliga dawaj. TV. Lecimy z figą. TV. Sprawdźmy, co leci w telewizji. Moda na sukces. No nie. W dobrym odcinku coś tam w telewizji polskiej nie istnieje. O, w pupkę jasną. Chyba spartoliłem. Chociaż nie. I don't fucking know. Chociaż? Pora oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. Jest! Jest! Ja myślałem, że jednak... No, ja myślałem, że jednak parlament, ale tak pomyślałem, że oni robią chyba. Telewizyjny z muzyką Disco Polo. Skąd mam wiedzieć? Disco Channel. Disney Channel. Disco Channel. Nie jestem pewien. Oj, też to. Jestem pewien, strzeliłem. Czas sprawdzić, jak tam wasze odpowiedzi. Yes! Polo TV to był. Nie widzieliście tego. Ja nie oglądam telewizji. Metamorfoza ostro imprezujących dziewczyn w Damy to cel programu. Metamorfoza ostro imprezujących dziewczyn w Damy? Wiem. Nie wiem. Strzelam. I don't know. Powtarzacie się jak... Brawo! Może to i dobrze. Czy dobrze strzeliliśmy? Tak, Project Lady. Okej. W Damy, a nie... Katarzyna Pakosińska występowała w kabarecie. O, Pakosińska. I know. Oj. I know that. Strzelam. Chcesz jeszcze bijać? O matko. Brawo. O matko. Dobra, miałem albo neonówkę, albo moralnego niepokoju. Ja właśnie chciałem coś innego. Bałem się, że coś będzie innego. Marka SpongeBob o. Jest własnością... Dobra, wiem, SpongeBob. Okay, to akurat wiem. SpongeBob. Disney XD. Hello. Yeah. Easy. Są poprawne. Tak. I nawet kolor pasuje. W ogóle no? Taka ciekawostka, ten za 3 lata zostanie otworzona kapsuła czasowa. Otworzona? Pierwszy odcinek Familiady odbył się... Ja chyba wiem. Dobra, strzelam jak najdalej. Poznajmy poprawną odpowiedź. Nie, Chudy. Nie, za daleko. Nie za daleko. Kurwa. Może i masz rację, ale przynajmniej idziesz własną drogą. Dziękuję. W twoim uniwersum Familiada już wtedy była. Tak. Emocje i wybuchy. To właśnie brzmi. No, ja będę teraz wybierał. Emocje, te wybuchy. To właśnie dupa Barabasza. Dokładnie. Co to będą na tematy do wyboru? Jedziemy dalej. Yeah. Te same chyba, tak? Nadeszła pora na konkurencję. Nie. Zgłoś się. Nie. Zgłoś się. I odpowiadacie. Strzelicie gafę i tracicie lewym punkty. Triggerem się zgłosić. Zgłosić, korzystacie z triggera. Tak. Lecimy z tym. Okej. Okay. Maksymilian, w której kategorii czujesz się najmocniej? No. Codzienność. Nie wiem. Ale który guzik trzeba wcisnąć? Trigger, prawy, dolny. Prawy, dolny. R2. Kiedy obchodzimy Dzień Bigosu? Po polsku, jedynie! Nie! Strzelam, kurde!
Super! Jakie randomowe daty! No randomowe! Jak trafi! Kurde! Wiem, że dla ciebie liczy się głównie dobra zabawa. To mi zabiera punkty! No, no przecież tłumaczył! Ej, cię Bigos spartolił. Bigos mnie spartolił. Ustalna zawartość alkoholu w krwi kierowcy w Polsce wynosi. Musisz kurczę, nie zgłaszam, nie działa ten trigger. Prawy trigger, tak? Yes! No ja się mogę zgłosić. Prawidłowa odpowiedź! Ja spamowałem po prostu. No. Ja tak samo. Słychać było. Jaka budowla widnieje na amerykańskim banknocie jednodolarowym? Czy mam portret? No znowu walną. Kurde! A to wiem, dobra, wiem. Ja nie pamiętałem, nie miałem. Ze znakiem Illuminaty. Jest, Illuminaty. Ale który guzik. Ile razy przeciętny człowiek sprawdza swój telefon w ciągu dnia? Mogę strzelić, I guess. No co jest? Będę na minusie przynajmniej. R2 Marcin, czyli prawy dolny, trigger. Przeciętny Polak? Człowiek. Człowiek, o. Na jakiekolwiek zero. Ty będziesz miał 0 HP na koniec. Kolędy śpiewamy w okresie. No, no kurde, co spamming! No spamiłem! Chyba, nie? Boże, ale to było łatwe. Chyba, wielki wynik jest wielkanocny. No co za chłop, jak wszystko zebrał. Runda się zakończyła. Wow. Zero mam przesto, że byłem koki. Są zwarci i gotowi koki, na koki doki. Brawo. Jak będzie odkurzacz, to ja się nie muszę obawiać. No nie! A potem z nami kolejny sprawdzian wiedzy. Odkurzacz! O! Czas na okay. Odkurzacz. To ja nie biorę, nie muszę się spieszyć. Punktów. Marcin wybiera kategorię. Dobrze, a ten trafi w ręce kogoś innego. Jakie możecie będzie nawet złe? Wybrać w czyje. Chudy! A nie chudy! Chudy. Pozwoli ci o, twój zawód, dawaj! Dobra, mój zawód. Mamy tutaj nerda! Pośmiejmy się z niego, mimo że wszyscy razem wzięci. Polegniemy. Polegniemy. Zobaczymy. Czas umierać. O, Max! Na mnie? O. Na mnie. Z produkcji czego znane są firmy Atiradeon i Nvidia? Wow! Really? Easy! Konsol! Wow! No, fajne pytanie, no. No, taką konkurencję byłem. Zadazł ci ostatnio. Dawaj, wyścig mnie! No to weź mi! No nie ma, nie masz nic. O matko! 2003, to jest ten klocek. 2000! Myślałem, że 2003 mimo wszystko. Najmniejsza jednostka ilości informacji to... Bit. Brawo. Ale to było odstęp? Wybierz mnie! Wybierz mnie! Mnie! Nie wybieraj go! Wybierz mnie! Dajesz, to weź! Ciebie nie ma co wybierać! Jak nazywa się miejsce, w której znajduje się większość siedzib firm technologicznych w USA? O god. Kurde! Dolina Krzemowa? No Krzemowa, no tak. W mieście swoją główną siedzibę ma firma... Jezus! Ja wiem. Nie wiem, miałem pojęcia. Ojej, ja myślałem, że San Jose mimo jak wszystko. Jak nazywał się pierwszy komputer na świecie? Chyba wiem. To akurat wiem. Wiem. Co? A nie! Eniak. Ja myślałem, że Macintosh. A już to czysto wystało. Nazywają się pliki zapisywane przez strony przeglądarki na komputerze w celu rozpoznawania użytkownika. To jest łatwe. Kurwa, nie wiem. Krzemówki! Wybierz mnie! Pobierzam Paweł drugi przeglądarki. Moje przeglądarki. I to była prawidłowa odpowiedź. Hop, co prowadzi. O Boże, przepraszam. Koniec? Wow. No. Ja skopałem w cholerę pytań. No. Takie, ale trudne pytanie miałeś. Czasami wielkie zwycięstwa. Nie, to ja Krzemowa zjebałem, ja widziałem, tylko pisałem źle. Marcin! What the fuck? Trójeczka, Barabasz! Barabasz i cyk dwójeczka! Popatrz na to! Barabasz! Widzisz ten żar zazdrości w jego oczach? Na pewno uśmiechem skrywa przejmującą nienawiść do ciebie. I cyk dwójeczka! Idź zrobić kupę! Dokładnie. Kuba. Let's go! Gotowi na jeszcze większą tak. Dawkę emocji? Tak jest, co to wygląda? Jack and Zero KP Challenge. Wysokie stawki. No. Wysokie stawki. O! Nikomu nie zaszkodziła. O mat. Obstawiajcie swoje punkty. Przecież to jest nielegalne. Ja mam obstawić 0 punktów. Jeżeli nie, stracicie to, co postawiliście. O kurde. Marcin, oto kategorię. O, nie wiem, co wybierzesz. Ta... Oczywiście. Ja się nie znam. Pora na motoryzację. Nie znam okay. Zupełnie. Wybierzcie ilość punktów, którą obstawicie. Ujuj. Ja
Ja obstawiam tyle. Co ty możesz obstawić? Ja obstawiam. Zobaczymy, czy się. Widział. Pierwszy samochód zaprojektowany przez Ferdinandę Porsche mógł osiągnąć prędkość. Oh god. Jeszcze w milach. Wow, super. Dobra. Dziękuję. I don't know, man. Też nie wiem. Stawiam na najmniejsze. Jak tam wasze odpowiedzi? Ja też. Chudy. Chudy wygrał. Stawiłem 500 punktów i wygrałem. Wow. Ile punktów jesteście w stanie zaryzykować? Dobra. Dobra. Jadę na bezpiecznym, na bezpiecznej strefie. Okej. Też. W jakim celu montuje się w samochodzie turbosprężarkę? Okej. Chyba. Nie wiem. Serio? Nie wiem. Serio? Nie, to jest dobra odpowiedź. O, ma. Też, no. Jest. Połowa dobrze. Kurde, no. Będę nazywał lepszą. Czekaj, już stracił. Te. Ale coś ma przynajmniej. Stawiać, moi królowie. Dobra, hazard. Kurde, mać, no. Hazard. Jedną z konfiguracji, którego toru wyścigowego jest owal. Co? O, chyba wiem. Co? Nie wiem, to. Wybraliście jakieś kuźwa. Moje? Coś, co nie wiem. Nie znam się. Moje! Brawo! Okay. Brawo, panowie! Zaraz przekonamy się, że ja stówkę tylko postawiłem. Brawo. Ja 500. Wszyscy mają rację. Strzelaliście? Tak. No ja strzelałem, no skąd mam wiedzieć? Wybierzcie ilość punktów, którą Kamy. Obstawicie. Okej. Okay. Ja wiedziałem. Dobra, czułem. A wiedziałeś, trudno. Brawo. 500 poszło. Ile okrążeń w czasie wyścigu Formuły 1 trzeba przejechać, aby móc użyć systemu DRS? Nie pamiętam. Marcin też powinieneś wiedzieć. Nie pamiętam. Nie wiem. Powinieneś wiedzieć. Obstawiam, że to. Ale nie pamiętam. Dobrze. Pora oddzielić prawdziwych graczy od marnych imitacji. Bardzo dobrze. Dobrze, że 500 postawiłem! Nice! 100 miliony. Mogłem więcej. Nie tym razem. Nice. I to będzie koniec. Pora obstawiać, nie, jeszcze. Moi królowie. Nie. Nie, jak przy 250, to przy 250. W jakim kraju 80% zarejestrowanych samochodów stanowią Mercedesy? Czyżby? Wow, nie ma tego! Obstawiam to. Może to. Ja obstawiam to. Obstawiam to. Sprawdźmy, kto powiedział poprawnie. Please? No to pewnie będzie dobrze. Nie! Źle? Nic. Wow, ale panie. Myślałem, że Niemcy będą! No ja też myślałem, no bo Mercedes-Benz, no. Że tak Węgry. O, 250. To było naprawdę iście szalona rozgrywka. Okej, okej. Cóż, nie ma co się dziwić, każdy chce być najlepszy. No, oczywiście. Kimczowy tatic. Przed nami kolejna runda. Piąta runda. Teraz konkurencja pół na pół. Zmieniamy zasady. Tamto. Do każdego pytania ujrzycie tylko dwie odpowiedzi. Jep. Czyli X i B się wybiera teraz, nie? I runda się dla no was jakoś tak, to zobaczysz. Chyba tak. No dobra. Jest maksimalnie. Kogo punktów. Częściej występuje daltonizm? Nie mam zielonego pojęcia. Ja nie zdążyłem kliknąć. Ty gamoły. Serio? Nie wiedział, że wolał nic nie wybrać. Nie wiedziałem. A ja teraz nie wracam. O, no nie. Kto ma więcej kubków smakowych? No serio, cały czas mężczyzna, kobieta! Oho. Max nie wie. Ojoj. Yes! Yes! Wow. A co to za to dostałem? Punkty. Gdzie są te punkty? A, może teraz dostanę. Teraz będzie. Pierwsze miejsce. Jest, Marcin. Ponad poziom reszty przeciętniaków. Oh, yeah. Marcin, wyszła drugie, bo byłeś szybszy. Tak. A nie, razem. Razem, Macie. Nie mam razem. Zero. Yes. Myślałem, że szybsza odpowiedź twoja była. Zero punktów. Czekaj, zero HP challenge. Nie tak prędko. Jeszcze A, jeszcze jedna. Będzie na czerwonym, jak nic. Naturalnym kolorem włosów Elvisa Presleya był. Nie farbował sobie chyba. Chyba nie. Jednak był blondynem. Ja patrzyłem tak, jakieś tam. Nie powiedziałbym. Jak miał 17 lat, 19 lat, patrzyłem. Podchwytliwe pytanie. No. W której z wymienionych grup wyrazów wszystkie są napisane poprawnie. Ale ez. Nie. Skórka. A nie, na gamonie! We hipu, no kurwa, przez samochód! Nie wiem, ja poszedłem za nim po prostu.
Ale 1200 punktów. Poszedłem za nim. No. 1200 punktów. Jak widać, humory dopisują naszym zadaniom. Oj tak, trwa nie trochę. Jak będzie po kolejnej. A to ostatnio już będzie. No. Ile będziesz miał? Ile będziesz miał przekonać? Dawaj, low HP challenge. Low HP challenge i od razu mnie zlikwidujecie, nie? Chyba, że wielki, nie, wielki finał cały czas jest ten sam. Tak. Czyli pierwsza i ostatnia zawsze ta sama. Nie. Ale pomarańcz. To są życia. Chyba proporcjami to idzie. Musimy relaksa zbić, żeby to wyrównać. Ja myślę, że to idzie proporcjami, wiecie? Chyba tak. Sami oberwiecie. Czas wyłonić zwycięstwo. Yeah. 40%. Jakie zwierzęta wykorzystywano dawniej do przesyłania wiadomości na odległość? To był pierwszy? 001 miałeś! What the fuck? Tak. No bo spamuje! Pamiętaj, że my gramy na remocie u ciebie. Tam nie ma opóźnień praktycznie. No jest. Ale zawsze jest. No serio? Takim. Czemu we mnie? No bo miałeś najwięcej, no. Powrót do przestępstwa nazywamy. The fuck? Yes! Dobrze. Co za chłop? Nie dobrze. Ja też nie zdążyłem kliknąć, no. Ja chwilę mi zajmuję przeczytanie wszystkich. No i też. No. Jak ma na imię żona Baracka Obamy? No, no what the fuck, no! No, Maksymilian! Dobrze. No jakby też wiedziałem i od razu kliknął. Hilary, to było dobre. A. Nie zdążyłem klikać, nie zdążyłem. Aha, aha. The fuck. Nie. Jeszcze nie wszystko stracone. Pomoc. Pytanie ratunkowe, prosimy. Mm-hmm. A, ratunkowe, prosimy. To ja nie potrzebuję ratunkowego. No, to możesz nam jakie zostawić. Jakie pomiary ma basen olimpijski? Nie, proste. Oj, już będę strzelał. Ja nie wiem, proste, nie chcę ryzykować. Nie. Proste! Dobrze! Wow! Dodatkową kwadrat. Energię. Brawo, brawo. Prostokątnie kwadrat. Hipotetyczna maszyna, której działanie umożliwiałoby jej pracę bez końca to... Kurde, maszyn! No tak, perpetuum, perpetuum mobile. What the fuck, no. Dobra odpowiedź. Nie ogarnąłem na pewno. 0-1. No właśnie, ty też tak miałeś. Ała! Bardzo dobrze. Dobra, dobra. Koniec zabawy. Teraz każdy strzał zabiera więcej energii. Siedzę. Ile miesięcy w roku ma nie więcej niż 30 dni? Nie wiem. Nieźle. A nie, dobrze. Dobrze? Maksymilian. Chciałem się dawać. Ja też. A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. A, fajnie. Fajnie, dzięki. No muszę, muszę. No musisz. A potem oni cię zlikwidują. No trudno. Do widzenia. Trudno. Sorry, czakenku. Tak zwana dziura ozonowa to spadek zawartości ozonów. Co? Kurwa. Ow. Maksymilian. Tak, dobra odpowiedź. Strzel sobie jednego w nagrodę. What the fuck, no! Ale jeszcze żyjesz, Rocky! No, żyję jeszcze! Ty chyba lubisz życie na krawędzi. Tak, zwłaszcza jak ciśnie w portki. O, teraz pytanie pomocnicze. Ratunkowe. Zgłoś się, odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział. Okej. Okay. Zmniejszenie dopływu pieniądza do gospodarki, które powoduje między innymi spadek cen to... Barabasz! Jakie są odpowiedzi? Muszę sobie przypomnieć. Deflacja. I o to chodzi. Łap jeszcze dobrze. Trochę energii. Kuźwa. To ci nie da ci żadnego tego. Odmiana chodu końskiego. Barabasz. No gdzie? No to strzelam. Nie wiem, sprawdziłem górną i prawą i od razu wziąłem galop. Ale chodu nie biegło. No. Dobra. No. No. Rośnie. Teraz dopiero poczujecie moc tej broni. A niech cię kuźwa Marcin zwanshotuje. Jaką kolejną uważano za klejnot w koronie brytyjskiego imperium? Nie mam zielonego pojęcia. No, klikałem! No i klikłeś. No kurwa klikałem, ja pierdolę. Dobrze. I nie przyjęło mi, co jest do kuja? No przecież masz! No ale odpowiedziałeś, o co ci chodzi? A, to ja, myślałem, że to ty. No wygrałem, no mówimy! Ja myślałem, że to ty. A wygrałeś już! Wow! Ja spróbowałem budzik, pokój. Przecież to jest one-shotowe na koniec. Ja myślałem, że to ty kliknąłeś. No nie, no co ty. To jest za bardzo one-shotowe na koniec. Wiedziałeś czy nie? Nie, ja nie wiedziałem, nie klikałem nic. Liczyłem, że po prostu skusisz, wiesz?
Skuś baba żona. Historia, to wiem. A są w ogóle jakieś jeszcze inne tryby tu? Chyba nie. Jeszcze nie, bo gierka będzie rozwijana, ale dziękuję. No, dzięki, pa, fajna gierka. Cię całkowicie. A, okej.